Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii kart Pokémon i kontynuujemy otwieranie najnowszej serii Celestial Storm. Przechodzimy od razu do sedna, jak to było w poprzednich odcinkach. Otwieramy dzisiaj połowę całego booster boxa, czyli 18 booster paków. Wyciągamy tą naszą 18. Miejmy nadzieję, że będzie szczęśliwa i od razu rozpocznijmy ten wielki opening. 4, 3 i zaczynamy od Lotada. Poczekajcie, ustawię jeszcze, żeby było wygodnie. Jest Lotad, mam nadzieję, że nie jest za ciemno, bo mogę włączyć światło, ale chyba jest ok. Wingull, Trico, karta energii, Life Herb, Sky Pillar, Torkoal, Voltorb, naszym reversem jest Torchic i rzadka karta Banette. Szkoda, że nie GX, bo jest właśnie w Celestial Storm Banette w wersji GX-owej, w wersji Full Art i w wersji Hyper Rare, czyli ten Rainbow, tęczowa karta. I kolejny booster pack to jest Larvitar, Wishmore, Bellsprout, Wailmer, karta energii, Fisherman, Super Scoop Up, Muskrain, Beldum, Oricorio w wersji Reverse i rzadka karta to Macargo. Kolejne Macargo już w naszej kolekcji. Myślę, że kilkanaście już, myślę, że czwarte, piąte Macargo już. I kolejny Spoink, Electrike, Silskit, Onix, karta energii, Blastle, Pelipper, Solorock, Clamperl, Reverse to jest Lanturn. Ach, myślałem, że to jest rzadki Reverse, ale to jest Uncommon. I rzadka karta, mamy to, mamy GX-a, moi drodzy, i chyba to będzie Full Art, chyba to jest Full Art. Banette i Banette GX w wersji Full Art, moi drodzy, jednak dwie paczki przed trafiliśmy zwykłą Banette i mówiłem właśnie o GX-ach i proszę bardzo, Full Artowy GX właśnie nam się trafił, Banette, więc bardzo fajnie, dobry początek, miejmy nadzieję, że utrzymamy ten dobry, jak to, uciekło mi słowo, słuchajcie, streak chciałem powiedzieć, polskie słowo, dobry, no dobra, dobrą passę, o, Ratata, Slakoth, Surskit, karta energii, Masked Royal, Oricorio, Pupitar, Slagma, Reverse, to jest Lunatone i Lunatone, moi drodzy, jest kartą rzadką, także pierwszy rzadki Reverse i kolejny, moi drodzy, czyżby, nie, to nie jest Full Art, to będzie chyba Blaziken. Blaziken, tak? Tak, dokładnie, Blaziken w wersji GX. Moi drodzy, piękny art, bardzo mi się podoba. Ale jest to karta dość, jak na GX, dość pospolita, powiedzmy. Więc wartości większej szczególnie nie ma. Ale oczywiście jest GX, wolę GX-y niż standardowe rzadkie karty. Larvitar, Wailmer, Bellsprout, Chinchu, karta energii, Super Scoop Up, Muskrain, Bills Maintenance, Meditite, Last Chance Potion, to jest nasza karta w Reversie i rzadka karta Sceptile. Sceptile w wersji non-holo, także trafia do po prostu do zwykłych trafień. I kolejny booster pack przed nami. Zaczynamy od Skitiego, Spinarak, Bagon, kolejny Bagon, karta energii, Tate and Lisa, Cacturn, Weeping Bell, Chapet, Reverse, to jest Vigoroth. O, chyba pierwszy raz nam się Vigoroth trafił, bardzo fajnie wygląda i to od razu w Reversie i rzadka karta. Mamy pierwszego trainera Full Art, ale kto to jest? Lizja jest naprawdę rzadką kartą, moi drodzy. Świetne trafienie. Zrobimy dwie rzeczy. Teraz zapalę światło i wezmę komputer. Powiem Wam, ile właśnie ta karta jest warta. Dlatego tu ją postawię i zaraz wracam.
Już mam komputer przy sobie, zaraz sprawdzam, bo wydaje mi się, że Lizja jest właśnie jedną z najrzadszych kart, ale zaraz się o tym przekonamy dokładnie. Lizja w wersji Full Art, tak moi drodzy, ta karta to jest 26-29 euro, czyli około 125 zł. Niesamowite trafienie, bardzo, bardzo się cieszę. Przepraszam, nie wiem, czy jest jakaś karta, która jest droższa z Full Art. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Oczywiście w Celestial Storm. Ale ja się bardzo, bardzo cieszę z tego trafienia. No i już naprawdę ten booster box bardzo mi się podoba. A jeszcze przed nami przecież bardzo dużo paczuszek. Jedziemy z kolejną. Zobaczmy, co tym razem. Zaczynamy od Trico. Kaknija. Matkip, Medicham, Karta Energii, Oricorio, Pupitar, Fisherman, Slagma, Reverse. A jeszcze nie, jeszcze Bedlam, tu jest Reverse, to jest Matkip i rzadka karta. Coś źle przełożyłem, słuchajcie. Co to było rzadką kartą? Ach, Medicham był rzadką kartą, przepraszam, coś źle przełożyłem. Ok, przechodzimy dalej. I zaraz zobaczymy, co tym razem nam się trafi. Zaczynamy od Torchika. Bardzo dużo razy się trafiają te startery. Przypomnę, że Torchiki, Matkipy i Trico chyba są nawet w dwóch artach, więc naprawdę sporo jest tych kart. Kaknia, Love Disc, Karta Energii, Trawiastej, Volbeat, Combusken, Minun, Trico, Deoxys. I to jest rzadki reverse, chociaż takiego reversa chyba już mam w swojej kolekcji. Nie wiem dokładnie, czy właśnie tego, czy innego, ale jakiegoś Deoxysa na pewno mam. A rzadką kartą jest Manectric, który jest kartą nieholograficzną. A więc szybko, bez większego rozdrabniania, przechodzimy do kolejnego paka. Love Disc, Spinarak, Torchic, Slakoth, Karta Energii Wodnej, Tacturn, Weeping Bell, Masked Royal, Shapet, Oricorio w wersji Reverse i rzadka karta Deoxys. Kolejny Deoxys, moi drodzy, niestety nie jest holograficzny. W ogóle nie wiem, czy występują holograficzne Deoxysy. Na pewno są w Reversach, jak to każde karty, ale czy występują w wersji Rare Holo? Nie mam pojęcia. Chinchu, Gulpin, Kaknia, Torchic, Karta Energii Trawiastej, Dunsparce, Last Chance Potion, Swalot, Shapet, Jirachi. Mamy Prizma, moi drodzy. Pierwszy Prizm w tym booster boxie i jest to Jirachi. Rzadką kartą jest Swampert. To jest to jeszcze, wróćmy do Jirachiego. Nie wiem, ile ta karta jest warta. Myślę, że jako Prizm nie jest to dużo, ale sprawdźmy od razu. Zaraz. Celestia, Jirachi, Perish Dream i to jest około 2,5 euro, czyli 11-12 zł ta karta jest warta, czyli całkiem nieźle, ale to jest dopiero początek. Kilka dni temu miał premierę ten dodatek, więc myślę, że jeszcze chwila i trochę ta wartość tych kart spadnie. Bagon, Shapet, Matkip, Rattata, Karta Energii, Minior, Combusken, Lizja, czyli zwykła wersja naszego Full Arta, Slakoth, w reversie Swalot i rzadka karta to Claydol. Claydol niestety non-holo. I kolejna paczucha przed nami. Zobaczymy, co tym razem. Tym razem zaczynamy od Seedota. Wiele razy zaczynaliśmy od Seedota. Skitty, Rattata, Torchic, Karta Energii, Gorbis, Nuzleaf, TV Reporter, Meditite, Cacturn to jest reverse i rzadka karta. Jest kolejny GX, moi drodzy. Widzę, że już jest kolejny GX. 90, nie wiem, co to może być. Scizor! Scizor GX. Szkoda, że nie w full arcie, ale Scizor też jest kartą dość wartościową, z tego co pamiętam. Zaraz wam, moi drodzy, wszystko powiem, bo zwykły GX to jest 7,5 euro, czyli około 32-34 zł. Bardzo, bardzo fajna wartość, jak na zwykłego GX-a. Oczywiście Full Art
jest dużo droższy, ale też dużo rzadszy. Przechodzimy do kolejnej paczki. Zaczynam od Lavdiska. Trico, Skitty, Spinarak, Karta Energii, Last Chance Potion, Swallet, Underground Expedition, Bagon, Larvitar w rewersie i rzadka karta Ludicolo. Ludicolo, chyba jeszcze też nie miałem przyjemności trafić Ludicolo. To jest świetny Pokémon, ja go bardzo lubię. Jest wesoły, bardzo wesoły. Także tym bardziej, że nie mieliśmy go wcześniej trafionego, bardzo się z tego powodu cieszę, że właśnie trafiliśmy. I to był, moi drodzy, pierwsza karta holograficzna w tym openingu. Boltoy, Beldam, karta energii, Torkoal, Lure Ball, Rainbow Energy, szkoda, że nie złota. Lotad, Fisherman w wersji reverse i rzadka karta to Registeel. Legenda kolejna, niestety zwykłym wydaniu, rzadkim, nieholograficznym. Ach, teraz paczka z Jirachi mi się trochę postawiła, ale już jest po problemie. I otwieramy, oglądamy, co teraz wypadnie. Szapet, Matki, Torchic, Wishmore, karta energii, Nuzleaf, TV Reporter, Dunsparce, Kakmia, Lizja w rewersie i rzadka karta to Grampik. Grampik, niestety nie jest to jakaś karta rzadka, ale oczywiście nie można wszystkiego od razu trafić. Clamperl, Funpi, Electrike, Torchic, karta energii, Solurock, Lifeherb, Skypilar, Onix, Beldam. Przepraszam, Beldam w rewersie i rzadka karta Kartana. Ultra Bestia, ale niestety, jak widzicie, to jest zwykła karta bez hologramu. I przechodzimy do przedostatniego boostera w tym odcinku. Miejmy nadzieję, że jeszcze jakąś końcówkę fajną zaliczymy. Trzymajcie za to kciuki. Zaczynamy od Sneasela, Seedot, Gulpin, kolejny Seedot, karta energii, Lure Ball, Rainbow Energy, Gorebus, Beldam, Gulpin to jest reverse i rzadka karta Lunala. O, chyba też nie miałem Lunali. To jest karta druga w tym openingu holograficzna. Trafia więc obok Ludicolo i przechodzimy szybko do ostatniego paka ostatniej paczki w tym odcinku. I zobaczmy. Spoink, Boltoy, Wingull, Meditite, karta energii, Bills Maintenance, Plusle, Pelipper, Seedot i to jest chyba będzie reverse. Tak, reversem jest Switch i rzadką kartą Wailord. Także Wailordem, moi drodzy, kończymy ten opening. Oczywiście jeszcze szybkie przypomnienie, jakie karty trafiliśmy dzisiaj. Także zaczynamy oczywiście od rzadkich reversów i to jest Deoxys i Lunatone. Karty Rare Holo, Lunala i Ludicolo. Teraz przechodzimy do Prism kart, czyli Jirachi. I z GX-ów trafiliśmy Scizora i Blaziken'a. Jednego Full Arta Banette, bardzo fajna karta. No i zdecydowanie najlepsze trafienie w dzisiejszym odcinku, Lizja Full Art, karta Trainer. Pięknie, pięknie wygląda, naprawdę lubię te karty full artowe trenerów. Według mnie są świetnie zrobione i jak najwięcej bardzo bym chciał ich mieć. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie otworzymy te kolejne 18 boosterów. Trzymajcie się, hej, hej.